żeby Wisła była dziko. Jak cudownie wyglądają te maluchy. No nie są już maluchami, ale generalnie dla jej siostra to maluch. Puszczałaś już? Tak, i co? Fajnie? Fajnie, bardzo fajnie? Bardzo. A co wpuszczałaś? Tak? Do jakiej rzeki? Do Wisły. Do Wisły. Też puszczałeś? Tak. I co, fajnie? Tak. Bardzo fajnie, my chcemy jeszcze raz. Jeszcze raz chcecie? Znaczy, ja kilka razy. A. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj dzień niesłychany od pewnie dziesięcioleci nie było takiej możliwości. Puszczamy dosyć już podrośnięte, duże jesiotry do rzeki Wisły. Organizatorem jest Instytut Rybacka Śródlądowego z Olsztyna. Jedziemy z Pawłem, bierzemy Eleonorę, bierzemy Dzikiego. Będziemy już testować, mam nadzieję, sprzęt telemetryczny. Będziemy mieli odbiornik na łodzi, będą dzieci, będzie się działo, ale przede wszystkim jest to święto, święto ryb wędrownych i święto tego oto, tego oto osobnika. Będziemy wpuszczać jesiotry, które mają już około 50 cm, duże, mają się dobrze, ryba jest żywa, w sensie w dobrej bardzo kondycji, po to też, żeby założyć jej właśnie nadajnik. Kurczę, naprawdę mamy historyczny dzień, który od dziesięcioleci jest najważniejszym dniem dla organizmów wodnych i pewnie dla wszystkich organizmów na tej planecie. Bo przecież rozmawiamy o osobniku, który jest starszy od dinozaurów, który przeżył te dinozaury. Nie jest tak nieszanowany, uważam, jak powinien. Małą mamy wiedzę dotyczącą tego, że on właśnie jest najstarszy z gigaflory.
ale mam nadzieję, że tego typu zarybienia, że projekt HELCOM, międzynarodowy projekt restytucji tej ryby, też jest właśnie po to, żebyśmy nie tylko dzisiaj, nie tylko w niedzielę, ale cały rok świętowali to, co się wydarza w tym roku w Polsce. Serdecznie Was zapraszam do zainteresowania się jeziotrem. Serdecznie Was zapraszam do wsparcia akcji w Poznaniu. Potrzebne nam jest jeszcze, ja wiem, ze 400 litrów paliwa, żebyśmy mogli go śledzić. Cieszy nas niesamowicie to, że możemy brać w tym udział. Oczywiście. Jest radocha niesamowita i jak się dotknie tą rybę, bo jeziotra można śmiało dotykać. I zobaczymy, w jakiej, jaką prędkością się porusza, czy od razu płynie, czy płynie w dobrym kierunku. Mam nadzieję, że zdecydowaną większość badań przeprowadzimy nad Wartą. Tam uczepimy się najlepiej to jednego z nich i będziemy go kontrolować, daj Bóg, przez kilka dni. Zobaczymy, jak to wszystko się... Jednym słowem, będzie coś, czego jeszcze nie było w fundacji. Jest to innowacja tak naprawdę, więc trzymajcie za nas kciuki, żeby nam to wyszło i żeby fajnie wyszło i żeby te ryby miały dobry początek. No to prawda, to prawda. Mamy godzinę na miejscu na to, żeby przetestować urządzenia. Będzie z nami, będzie nam pomagał doktor, inżynier, ichtiolog Andrzej Kapusta z Instytutu Rybactwa Śródlądowego. No i my jedziemy pomóc z Eleonorą i w wypuszczeniu tych ryb i także już w pierwszej takiej diagnozie śledzenia go, sprawdzenia, czy faktycznie wszystkie się gdzieś w grupie zebrały, czy już zaczęły płynąć. Z doświadczenia pana Andrzeja wiem, że one około 2 dni przybywają w jednym miejscu, aklimatyzują się i dopiero potem strzała ambitnie już około 40 km w noc. Dokładnie ten sam miot jesiotrów będziemy wpuszczać co w zeszłym roku, w zasadzie w tym samym składzie, ale jesiot już urósł. Jesiot już urósł, czuję się dobrze. Jest to ostatnia partia jesiotrów podhodowana w tym roku przez Instytut Rybactwa Śródlądowego właśnie do tego celu. Właśnie fajnie, że w tym roku, w roku przestępnym, roku migracji ryb, będą założone odbiorniki w różnych innych miejscach, nie tylko w Łodzi, którą będziemy szukać tych jesiotrów po rzece Warcie, dzisiaj jako Wiśle, ale także Instytut założy w takich, nazwę to, wybranych miejscach odbiorniki, żebyśmy na przykład wiedzieli, i jaka ilość, określona ilość jesiotrów spłynęła już całkowicie na przykład z rzeki Warty i jest już w Bałtyku. Potem zostaną te jesiotry przekazane innym krajom, które też mają odbiorniki i będziemy międzynarodowo się komunikować i informować świat o tym, co się z nimi dzieje. Słuchajcie, jest jeszcze konkurs na nazwę, przynajmniej może od Was, internautów, na jednego jesiotra. Jak macie jakiś pomysł, jak nazwać jeden z nadajników, że zapraszam do konkursu, strzelajcie, wymyślajcie imiona. I ostatnia informacja taka, którą będę powtarzał, ruszyła duża kampania edukacyjna dotycząca migracji ryb. Chroniąc jesiotry, chronimy bardzo, bardzo wiele gatunków ryb, ponieważ chronimy ich siedliska. Jeżeli będziemy chronić jesiotry i będziemy drożnić tamy, drożnić przegrody na rzekach, ewentualnie wymyślać skuteczne przepławki, to będziemy również chronić siedliska innych ryb. I certa przepłynie, i łososie, trocie, wszystkie ryby wędrowne. A przypominamy, że jak tama we Włocławku spowodowała, że 80% ryb wędrownych w zlewni tutaj od strony wschodniej rzeki Wisły nie może mieć dzieci. No, no bardzo dziko.
Nic nie zrobisz, jak trzeba wpuścić gdzieś otrzy. Na dziko, bo na dziko, ale... Chcemy, żeby Wisła była dziko. Jest, Ela na wodzie. To jest najważniejsze. A tam miejsce, w którym będzie zarybiany jesiotr na tamtej dużej główce. A tam dziki na spacerze już. Działamy. Widać, że nad Wisłą też problem śmieci nie jest obcy. I po krzakach pochowane śmieci. Ale to chyba śmieci wędkarzy też nie będą. Raczej tutaj śmieci wędkarza nie znajdziemy, tylko jakichś po prostu biwakowców, którzy skoczyli z trasy i z zamiarem wyrzucenia śmieci do krzaków. Daj kamerę. Jesiotry przyjechały. Dzieci się cieszą. Mamy transport z Instytutu Rybacka Śródlądowego. Gdzie ryba aklimatyzowana i przygotowywana do puszczenia. Stały skład, witam serdecznie. Ichtiolodzy z zakładu. Jest nasza pani, zobaczymy co dzisiaj wykarmiła. Pani ta kobieta karmi własnoręcznie te jesiotry. Cześć. Panie Grzegorzu, historyczna chwila, prawda? Proszę powiedzieć, co tutaj się dzieje. Proszę zobaczyć, właśnie przyjechały jesiotry, dzieci się cieszą, jest nasze święte, mamy Światowy Dzień Migracji Ryb. Jako instytut od 20 lat wprowadzamy te ryby do rzek, zarybiamy z coraz większą skutecznością, rozradzamy jesiotry. To jest proces długotrwały, bo one spłyną do morza i po kilkunastu latach wrócą jako olbrzymie osobniki, żeby tutaj się skutecznie rozrodzić, żeby nasze rzeki zasić. No instytut odniósł niesamowite sukcesy, bo jako pierwsi... Rostow Szybkowski, wcześniej profesor Kolman. I jedyni, tak. I pierwsi doprowadzili jesiotra z ikry do dojrzałości płciowej i jeszcze dodatkowo osiągnęli z tego tarło. Tak, jesteśmy w stanie przeprowadzić rozród i w tej chwili mamy tego efekty. Zaraz zobaczymy, jak wygląda zarybianie. Mamy dzieci, które się cieszą, mają jesiotry mniej więcej tej wielkości, które będziemy wprowadzać. Cieszmy się. Tak jest, cieszmy się, radujmy, bo to jest historyczna chwila. Żywe. Takie oto szkrawy będziemy wpuszczać dzisiaj do Wisły. Wypuszczamy już jesiotry z nalajnikami. Możecie iść włączyć sobie odbiornik, zobaczyć, czy to działa. O kurde, idziemy włączyć odbiornik, bo jesiotry mają nadajniki i będziemy je namierzać. Taka ciekawostka, innowacja fundacji. To są rybki odławiane, po czym transportowane do miejsca wypuszczenia. Rybka z nadajniczkiem trafia do nas i leci na wypuszczenie. Widziałeś, mają nadajniczki. Wszystkie są oznaczone, aha. A nadajnika nie widać. Nie? Aha, to jest oznaczenie. Największe suki.
10 sztuk mam. Największe. Zagarniemy koszulkę ładnie, rybki. Widać oznaczenia. Ile ryb jest w ogóle? Około 600. Dużo. Na oznakowanie się nie oczekiwa. Już trafiasz tutaj. Co bierze? Możemy iść. Nie wiem, czy to... No. Ja nie wiem, że taką miskę też byśmy nie wzięli, trochę dalej je wypuścili, nie? Czy to nie ma znaczenia? No nie wiem, dalej światła nie ma. Łódź to głód chcecie? Znaczy uważaj jak się chodzi, nie? Żeby zrenaturyzować, nie? Chodź, idziemy właśnie, wypuszczaliśmy, no i co? Piękne rybki. Tam się dzieje magia. Tam się dzieje magia. Syn podajże pana Andrzeja. Nawet bierze udział. Młody człowiek, daje przykład młodszym. Trzeba zrobić. A tutaj taki, ale zacny, fajny cel. Przy piątku jak najbardziej, też bym pozwolił. Tutaj w cudzysłowie mama jesiotrów. Tak. Co? Trzeba dopilnować. Ale ten to jest piękny, no. Ten to jest piękna rybka. To jest dwuletnia. No piękny. Ryba z naszego pierwszego tarła. Piękna ryba. To pierwszy raz w Polsce. I pewnie ma nadajnik. Ten ma nadajnik. Aha, o, jest trochę tutaj. No ranka zarośnie. Świetnie.
naprawdę bardzo wielka historyczna chwila w dziejach ludzkości, można powiedzieć. Odpuszczamy w tej chwili organizm starszy od dinozaurów, który był dawno, dawno przed nami na tej planecie. W niezmienionej formie przeżył do dziś. Wyginął w całej zlewni Europy. A dzisiaj jest taki straszny moment, że dzieci jeszcze dodatkowo mogą dzięki Instytutowi Rybacka Śródlądowego zarybić królową rzek, czyli Wisłę. Niesamowita chwila. Jak tam dzieci, wpuszczaliście już? Jak było? A ty się przygotowałeś, widzę, z koszulką. Ale rekiny? Myślisz, że tutaj mogłyby być wpuszczone rekiny? Nie. A co wpuszczaliście dzisiaj? Jesiotry. 3-4. No jesiotry, jesiotry. Takie urosną, to już będzie dorosły jesiot takiej długości. Największe jesiotry na świecie zostało dzisiaj bardzo mało gatunków jesiotów. Tak jak my jesteśmy bardzo liczni, to jesiotry kiedyś też były bardzo liczne. Dzisiaj ich zostało bardzo niedużo. Wszystkie są bardzo zagrożone. Wszystkie potrzebują waszej pomocy. Jak dorośniecie, możecie zajmować się rybami, na przykład chronić je na całym świecie. Wszystkie potrzebują pomocy. I największy jesiot, to jest inny gatunek, nazywa się bieługa, potrafił mieć 9 metrów długości i ważyć więcej niż 5 takich samochodów razem wziętych. Więc były na... Dobra. Dzieje się święto. Fajnie, że uczestniczą przy tym dzieci. Oczywiście to trzeba sprawnie poorganizować. Wpuszczałaś już? Tak, i co? Fajnie? Fajnie, bardzo fajnie. A co wpuszczałaś? Tak? Do jakiej rzeki? Do Wisły. Też puszczałeś? I co, fajnie? Bardzo fajnie, my chcemy jeszcze raz. Jeszcze raz chcecie? Znaczy ja kilka raz. A. Oznaczone wpuścić troszeczkę inne miejsce, żeby nie wszystkie w jednym. No i też mamy ze sobą już odbiornik, będziemy zaraz nasłuchiwać
te ryby na odbiorniku. Włączasz odbiornik i wciskasz monitor. I on teraz nasłuchuje, tak? Już jesteśmy po zarybieniu. Dzieci poszły do szkoły. 600 sztuk, tak? Było puszczonych? 614 sztuk, wszystkie zważone, wszystkie oznaczone, ale też są takie, które mają nadajniki. No i tu jest aparatura od instytutu, która pozwala na wyszukanie tych ryb. Nasłuchujemy rybę. Oj? Wiemy coś. Ten sam osobnie chyba. 5858. Tak? Dobrze widzę numer? Dobrze widzę numer. Zależy od warunków. Teraz warunki są ciężkie. Jest duży wiatr. On sprawia, że zasięg jest dużo mniejszy. Jeżeli jest to pogoda łagodna, to można się spodziewać, że ten nadajnik będzie miał kilkaset metrów zasięgu. O! Czyli... Na Bartę to idealnie, bo z lewej czy z prawej strony zarejestruje na pewno sygnał. Tak. A babcia złapie ładnie, bo to jest taka rzeka, nie? To jest duża rzeka. Bo to z drugiego odcinka nie złapie. No. Przy normalnych warunkach, jeżeli nie ma jakiejś płcizny, jeśli byłby tam, to byśmy złapali. I co, urządzenie sobie od razu też zapisze tą rejestrację? Tak, ona rejestruje pozycję też geograficzną. Okej, słuchajcie. Do pierwszego? Nie, końcówka jest z tym, bez opaski. Mamy hydrofon kierunkowy, dlatego tak mówię szczerze, że słabo idzie, bo jest to hydrofon kierunkowy. Oj. I musimy on być skierowany w kierunku jesiotra. Co moment, się następny mamy. Przełóż tam na ten hydrofon. Ten sam, tak? Slot? Tak, ten sam. Teraz jest hydrofon w każdą stronę działający, tak? Czyli, ten okrągły, tak? Omnidirection, tak. Wielokierunkowy. Przypomina, że nawet dwóchka rozmowa. Ale jak Paweł przesuwał ten kierunkowy, nie? To faktycznie było czuć, było od razu słychać. Z której strony są? Powiedz w dwóch słowach, Andrzeju, na czym polega telemetria właśnie, ta technologia? Telemetria polega na rejestrowaniu ryb z pewnej odległości. Tak? Używamy różne techniki. Tutaj w przypadku jesiotry używamy telemetrii hydroakustycznej. W tej chwili nam się rejestruje jakiś kolejny jesiot. Jest to sygnał, który nadawany jest przez nadajnik. Ryba jest zaopatrzona w nadajnik. Nadajnik posiada baterię i układ elektroniczny, który generuje sygnał. Ten sygnał ma częstotliwość 69 kHz. Rozchodzi się w wodzie dookoła ryby i staramy się zarejestrować ją hydrofonem. To pomaga nam śledzić szlaki ich migracji, tempo migracji, poznać, jaka jest ich przeżywalność, ile z nich jest w stanie dopłynąć do Bałtyku. Mam to, co tam zaparte są na tej wyspie. Operacja ratowania raka. Chcesz ci pomóc? Weź to. Dziki, ty nie możesz. Ty nie pomożesz. Albo pomożesz za szybko. Po pierwsze, panowie, trzeba odciąć w tym miejscu, żeby było łatwiej. Później odciąć. Chcesz przynętę? Nie. Nie, no przecież chciał tą przynętę, wziął ją, tylko dzięki temu rak będzie uwolniony, że Jasiek znalazł. Nie, znalazłem. Wszedłem w plecionkę. Proszę bardzo. Obcy gatunek, nie powinniśmy go wypuszczać, ale to jest? Wyjątkowo. To jest rak. Puszczasz? Spuszczała woda.
kończymy zarybienie. Super kondycji, dziki z nami, nie? Kończymy akcję zarybiania jeziorem Ostrynosym rzeki Wisły. 20 maj 2022. Niesamowita chwila, cieszę się niezmiernie, że Fundacja Ratuj Ryby mogła w tym uczestniczyć, że osobiście mogliśmy w tym uczestniczyć. Rozmawiamy, słuchajcie, o najstarszym organizmie z gigaflory na tej planecie. Powinniśmy wszyscy zainteresować się nim, zadbać troszeczkę o niego, zadbać o jego warunki przebywania, bo jest duża szansa, tak jak Niemcom już wracają, czy Francuzom, te giganty z powrotem do rzek, żeby złożyć ikrę. Tak samo może być dokładnie sytuacja, że do nas również będą wracały zarówno do Wisły, którą dzisiaj zarybialiśmy, jak i do rzeki Warty, którą będziemy zarybiać 3 czerwca. Jedziemy z powrotem. Dużo emocji, dużo frajdy. Niesamowita chwila. Historyczny moment. Mega się cieszymy, że możemy w tym uczestniczyć. Ja się mega cieszę, że mogę w tym uczestniczyć. Dziękuję Instytutowi, dziękuję wszystkim zaangażowanym za to, co się tutaj dzisiaj zdarzyło nad rzeką Wisłą w Bobrownikach. Puszczaliśmy siostry przed dałą. Tam, po tamtej dzikiej stronie, ładnej stronie. Tak, ładniejsze niż tej tutaj dużej wody. A tutaj, niestety, jak będą wracać, to tędy się nie przedostaną. Polski nie wprowadzi porządnej, konkretnej przepławki, żeby tutaj takie ryby, jak siotry, mogły przez nią przepłynąć. Wracamy. Ponad 12 godzin wiatr nam tutaj podpowiada, że jesteśmy... Etor już teraz. Że jesteśmy w podróży. I tak sobie myślimy, że chyba spełniliśmy swój taki obowiązek. Przy okazji się spełniliśmy. Niesamowicie silne ryby. Bardzo szybko faktycznie jakby odpływają, siadają sobie na to dno. Będą się jeszcze aklimatyzowały. Dzień na pewno, może dwa. Wtedy dopiero ruszą już tak naprawdę. Znaleźliśmy kilka ryb na odbiorniku. Dzisiaj testowaliśmy to urządzenie. One będzie przekazane przez Instytut na motorówkę Fundacji, żeby kilka dni spędzić na wodzie. I będziemy śledzić te ryby przy zarybieniu 3 czerwca. One potem przepłyną jeszcze przez Poznań. Dalej jeszcze raz będę chciał ruszyć, zebrać środki też na to, żeby jeszcze kilka dni na tej Warcie poprzebywać w okolicach Poznania. I kto wie, czy jeszcze dalej nie udać się po obliczeniu średniej, z jaką płynie, żeby zobaczyć, uczepić się jakiegoś jednego osobnika, no zdobyć to doświadczenie dotyczące tego urządzenia i sposobu tak naprawdę skutecznego, praktycznego śledzenia tych ryb.
może uda się zorganizować jakąś fajną echosondę z bocznym sonarem, takim, którym byłoby widać czytelnie daną rybę. Wtedy byśmy wiedzieli, że poza tymi, które mają nadajniki, jeszcze gdzieś znajdujemy ryby, rejestrujemy je, zapisujemy je dane geograficzne, wysyłamy do instytutu. No i cieszymy się z niesamowitej rzeczy, że no nie wiem, dla mnie to jest jakiś po prostu cud, że jest faktycznie na Ziemi organizm tak stary, jak można by powiedzieć przysłowiowy świat. Szkoda, że o tym nie wiemy. Szkoda, że o to aż tak nie dbamy, no ale też po to takie materiały, żeby udostępniać, żeby dzielić się tą wiedzą, żeby szanować wszystkie ryby wędrowne, żeby szanować siotra, żeby zastanowić się nad tymi temami, albo szybko robić konkretne przepławki, które przeprowadzą te ryby, albo po prostu udrożnić rzeki. Bo jesiod jest przykładem, że no nie da się odbudować największej rzeki w Polsce, jeżeli nie będzie drożna przepławka we Włocławku. Po prostu nie da się. 80% ryb wędrownych tam, nie tylko na Wiśle przecież, tylko na całym wschodnim dorzeczu Wisły, nie może mieć dzieci. Nie złoży ich. Nie wyda potomstwa. Nie jesteśmy w stanie nawet dorybić tych 80%, żeby one funkcjonowały w środowisku. Więc super. Jak zaczniemy o to środowisko? Dbać. Dziękuję serdecznie wszystkim zaangażowanym. Dziękuję Instytutowi. Dziękuję panu Andrzejowi. Pani Agnieszce. Panu Grzegorzowi. Dziękuję całej załodze. Dziękuję pani Iwonie i panu Grzegorzowi kolejnemu za opiekę nad tymi rybami. Za doprowadzenie po tym pierwszym zarobieniu z tych małych rybek do takich rozmiarów i kondycji ryb. Dziękuję za zaangażowanie WWF-owi. Dziękuję Pawłowi. Przestań. Zaraz poleciałeś troszeczkę. Poleciałem. Ale cudowny mamy dzisiaj dzień i cieszymy się bardzo, że to jeziorenko można było dać dzięki na przykład właśnie też patronom, którym bardzo serdecznie chciałem podziękować, bo to dzięki wam w ogóle stać było mnie, żeby nalać waszego paliwa i przyjechać tutaj z motorówką, żeby odprowadzić te ryby, zdobyć doświadczenie w dosłuchiwaniu, pomóc w rozprowadzeniu tych ryb, cieszyć się osobiście z tego cudownego wydarzenia, które jest najważniejszym wydarzeniem ekologicznym na tej planecie, którą no dobra, już nie będę gadał, kolejny raz, żebyśmy o nią dbali, żebyśmy ją szanowali, ale tak faktycznie jest. Wiesz, kłamstwo powtarzane 1000 razy staje się prawdą, więc może powtarzajmy prawdę 1000 razy i ona stanie się w końcu prawdą i ludzie zaczną w to wierzyć, że tak jest. Ale to jest myśl. Bo już nawet komentarze gdzieś pod postem się zybały, że po co puszcza dinozaury, bo nie ma w ogóle to racji bytu, nie? A właśnie, no na Facebooku już się pojawiły jakieś tam komentarze takie. No właśnie, większość jest tych, tak, znaczy większość chyba nie, ale dużo jest tych takich od osób, które nie wierzą i tak dalej. A po co w ogóle wpuszczamy? No to po co w ogóle chronić środowisko i po co w ogóle, nie wiem, siać, orać? Może... Tyle co bierzemy ze środowiska, dbać? Tyle musimy oddać, to jest proste. Cokolwiek zrobimy, zawsze to będzie ten cokolwiek. Do przodu, a nie do tyłu. Albo siedząc w miejscu, nie robiąc nic. No to co, będzie jakoś lepiej? Nie. Wszystko powinniśmy zrobić, żeby takim oto rybom również udostępnić możliwość tutaj docierania. Nawet jeżeli by miały składać ikry przed tą tamą, albo pokazać się i popukać, żebyśmy się popukali w głowę, że one dalej nie potrafią płynąć. Po prostu. Pozdrawiamy. Trzymajcie się ciepło.
Jeszcze raz dzięki wszystkim serdecznie za pomoc w zorganizowaniu takich oto wydarzeń. Jesiot Ostrołęce, Wiśle. Zobaczymy, kiedy trafi do Bałtyku i damy o tym znać.